swojej. Nie to, że się cieszę, ale gdzieś tak czuję taką, jak będziesz chciał, że znowu sobie będziesz jeździł, w sensie, że nie będziesz już siedział, że walisz, że gronie, że drąży konturują. Znowu sobie na nowo odżyjesz troszkę, wiesz? Tak, ona tydzień... Ale nie chcę spalić mostów, że jakby mi coś, wiesz, coś się stało za rok, dwa, że miasto mógł wrócić jak człowiek. Tak, ale tylko mówię, daj wypowiedzenie, wszystko zrób normalnie. Powiedz tylko, że miałeś mało godzin, szukałeś, postarałeś się. Ja powiem, słuchajcie ludzie, no 4 miesiące, żebym jak godzin nie robił, a już ostatnia wypłata. Nie, i powiedz po prostu, wysłałeś kilka CV, ale w momencie, kiedy zobaczyłeś ostatnią wypłatę, to po prostu zgodziłeś się na rozmowę. Poszedłeś na rozmowę. Jeżeli byś nie dostał takiej ostatniej wypłaty, to może byś zrezygnował i nie chodził na rozmowy. Ale niestety po takiej wypłacie, kiedy dostałeś tam te 1800, po prostu zadzwoniłeś, powiedziałeś, coś się mówić na rozmowę i koniec. Ja byłem profesjonalny driver, żeby robił za 1800 funtów. No. Kogo rozliczać, nie tak jak teraz, gdy nikt nie odpowiada. Prosił się o godzinę, a on go lekceważył. Mówi Tomasz Chybki, wydawca z czytelnika. To trzeba było mi zaproponować sami, ja bym wtedy... To trzeba było mi samemu zaproponować, zmienić godzinę na późniejszą, gdzie są te... To mi zaproponował Marek, 10-11 rano. Nie odpowiada rano. Nie chciał rano robić, żeby bez problemu się przenieść. Było oferty, nie raz, żeby się przenieść na rano. A po drugie, jak mi ktoś coś pojawia, nikt mi nie powiedział, że o 16 ja godzin nie będę robił. Potem to przepadło na etapie uzgodnień międzyresortowych. Wszyscy chcieli mieć wpływ na decyzję. A po drugie, nie to, że się nie odpowiada. Ja pracuję na rano. I ktoś z tym wszystkim domu musi nie będę na razie mówił, że jak gdzieś idę, wiesz, jeździć, coś tego, nie? Tak mówi Tomasz Chybki, wydawca Stosunkowej Polski, ekspert lotniczy w wywiadzie dla dziennika Polska The Times. Słuchają Państwo sygnałów dnia w radiowej jedynce, jest 8:38. Jak zawsze o tej porze redaktor Majskiego Cynka. To jest wylotówka na praktycznie na całą Polskę, wiesz, stąd. Dzień dobry Państwu, witam, ja proszę. A tam jest znów zwężenie roboty drogowe i mieszkańców Warszawy, ale nie tylko, bo... Kiedyś to kontener został za kontenerem do Szczecina, a teraz jedzie do rozładunku gdzieś do klienta. Zresztą, no to taki telefon otrzymałem. Ja dzwonię z Warszawy, mieszkam na Woli i kiedyś przy Moczydle, przy Górczewskiej stała żela. Bo to jest rozlewisko z Odry po prostu w tych rejonach. Nie wiem, co się z nią stało, czy została spalona, natomiast... No masz dalej Odra, są te wszystkie odnogi jej tutaj. Chyba zakłady, czy Kasprzaka, czy może Święteckiego, które były na vis-a-vis, są odmalowane i stoją jako pomniki. Tej raty nie ma i chciała się dowiedzieć, gdzie pomóże raty przyjemnono. Ale oni co chwilę kogoś mają. Chwilę ktoś przyjeżdża, to Adaś, to emerytka, to... Dobra, tylko emerytów to oni wiesz jak mają już, kurwa. Dobra, tylko do ciebie dąży, że oni wiesz, nie? Albo jak wie, Adaś przyjedzie normalnie, to tam nie ma żadnych tego, nie? Kiedy chce też, nie musisz się zapowiadać, po prostu wsiada w samochód i jedzie. A jeśli jesteśmy ciekawi, co się stało z żyrafą, no i innymi przy okazji, to zapraszam serdecznie do wysłuchania. I Sylwia już gitarę męczy, jak będziemy wracali, żeby zajechać, żeby się przespać. Na powrocie, bo tam ich nie będzie. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać. Już wczoraj chyba 2 razy się na ten temat odezwało. Kurde, ja muszę od nich wziąć dzisiaj ten, na te skrzydełka. Sygnał dnia, jak wrócimy. Na kartę przystawiam. Proszę Państwa, dziś... Ona tam podaje ostre przyprawy, później imbir, żeby to złagodzić. Jak to jest z nami, że w chwilach dramatycznych, tak, to można kupimy sprzedałek, można robić, nie? Fajnie takie uduszone. Kiedy to 2005 rok i też mamy wczuć, że w takich chwilach dramatycznych, traumatycznych potrafimy mówić jednym głosem, potrafimy się zjednoczyć, zakopać ten wojenny topór. Czy takie zachowania są charakterystyczne dla ludzi, którzy są zagrożeni, czy to jest charakterystyczne tylko dla nas, dla Polaków, no to... Stanęli na środku, wiedzieć. Ale nie dadzą wcześniej nie ma nic. To... Tylko ja teraz patrz, bo jak na wodę nie wiecie, widać go? No. Czemu on nie wiedział? Przecież w deszczu nie jeździ. Tak dbał samochód, że nie dał go nawet zachlapać. Polskiego radia. Sobota 10 grudnia 2010 roku. Deszcz pada, to zapomnij, że tak samo właśnie w tym momencie. 8:41, najczarniejszy moment w najnowszej historii Polski. Na lotnisku wczoraj przecież jak jechaliśmy do tego, wiedzący delegację lecącą do Rosji, uczcić nowego Warna w Katyniu. Zginął prezydent. Jaś mi żeś wywinął i teraz ten numer. I 94 inne osoby, najwyższej rangi urzędnicy państwowi, parlamentarzyści, działacze społeczni i artyści. Rzeczpospolitej apel na uczczenie wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej i wyciszenie politycznych emocji. No to ostatnie może być trudno, bo po 5 lat, już mówiliśmy o tym z naszymi gośćmi, 5 lat po tych tragicznych wydarzeniach politycy nie są w stanie stanąć razem w jednym szeregu, by uczcić pamięć tych, którzy zginęli. W Warszawie odbywają się główne uroczystości, te oficjalne przed pomnikiem ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, na cmentarzu wojskowym na Powązkach, drugie na krakowskim Przedmieściu. Najpierw jednak warszawskie Powązki. Tomasz Majka, Tomku, co ważne, podczas tych uroczystości nie będzie żadnych oficjalnych przemówień. Ale zobacz, tu Śląsk, Tusk jest kochany, święty, a tutaj znowu Kaczyński, kochany, święty. Ale też nie u wszystkich. Znaczy Tuska mają ludzie dosyć, bo w Szczecinie Tuska nie trawią za zamknięcie stoczni po prostu. Faktycznie dobiegające uroczystości na tyle ludzi pozbawił miejsc pracy. Właśnie wybrzmiała cisza przed pomnikiem ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Zebrała się część rodzin, niektórych bliscy zginęli 5 lat temu. Ale to przyjmuje. Tam jak Ewa Kopacz. Skromna uroczystość rozpoczęła się od minuty ciszy. Nie było faktycznie przemówień. Była za to modlitwa ekumeniczna. W tym dniu, na tym miejscu wypowiadamy słowa, które znaczą miłość, prawda, pamięć, życie. Słowa, które koją ból i przywracają nadzieję na ponowne spotkanie w życiu po życiu. W modlitwie polecajmy miłosiernemu Bogu wszystkich, którzy zginęli przed 5 lat. To biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Dostek. Potem odczytano listę nazwisk osób, które zginęły 5 lat temu w Smoleńsku. Tak, jest centrum handlowy. Po tej mszy odbędzie się koncert. Będą wykonane fragmenty rekwiem Mozarta w wykonaniu chóru mieszanego i orkiestry symfonicznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Premierę Kokoksze za to będzie w Gdańsku. W uroczystościach tu w Warszawie poleci właśnie do Trójmiasta. Tam weźmie w takich uroczystościach upominających jedną z ofiar katastrofy byłego działacza opozycyjnego posła Pawła Artyusza Rybickiego. Jego imieniem zostanie nazwana Szkoła Podstawowa w Gdańsku Kokoszkach. Zaznaczmy, że własne obchody rocznicy katastrofy organizuje Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj na Powązkach teraz nie było Jarosława Kaczyńskiego. O 8:41 w godzinę katastrofy spotykali się politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Misiek, sięgniesz po tą niebieską podusię? Z niczej złożono kwiaty. Niebieską, bo ja muszę pod plecy sobie odnieść. Od 13 parlamentarzyści PiS złożą kwiaty na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Tak naprawdę te uroczystości potrwają do wieczora, między innymi z Czekaj, my tu przecież zjeżdżać musimy zaraz. W stronę centrum jakieś 6 km w krakowskim Przedmieście. Ceny Marczaka już słyszeliśmy. Bieżąca była. Piątej rocznicy katastrofy smoleńskiej zorganizowanej. Jakie? No tak jest tym na... Uroczystości odbywają się tuż przed Pałacem Prezydenckim.